Dzień dobry, zapraszam na temat piąty z działu drugiego, a dzisiejszy temat to Rzeczpospolita Obojga Narodów. W 1385 roku została zawarta pierwsza unia z Litwą. Była to unia personalna, na mocy której Jadwiga poślubiła wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. I ta unia też miała jeden cel, ponieważ obydwa państwa miały wspólnego wroga, czyli krzyżaków. Tym celem było właśnie pokonanie państwa krzyżackiego. Kiedy ten cel został osiągnięty, to okazało się, że zawarta unia nie ma trwałego charakteru. Zaczęły zdarzać się nawet takie sytuacje, że w obydwu państwach rządzą osobni królowie. I tak na przykład Jan Olbracht był władcą państwa polskiego, a jego brat Aleksander Jagiellończyk pełnił funkcję wielkiego księstwa litewskiego. Ostatni Jagiellonowie, Zygmunt August oraz Zygmunt Stary, jego ojciec, w chwili koronacji co prawda przyjmowali obydwa tytuły, czyli króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, ale nie chcieli doprowadzić do tak zwanej unii realnej, czyli realnego połączenia tych dwóch państw. Nie chcieli dlaczego? Dlatego, że na Litwie tron był dziedziczny i obawiali się, że stracą tą dziedziczność tronu i tron stanie się elekcyjny, tak jak na terenie państwa polskiego i będzie decydowała magnateria i szlachta o tym, kto będzie kolejnym władcą. Jednak ostatecznie Zygmunt August zdecydował się na to, żeby taką unię zawrzeć. Rozpoczęły to rozmowy na ten temat. Z czego to wynikało? Zygmunt August nie miał męskiego potomka, no i było zagrożenie, co stanie się z tronem państwa polskiego. Dodatkowo Litwa potrzebuje też pomocy wojskowej, ponieważ ma bardzo silnego wroga na wschodzie, jest to Moskwa. Część magnatów litewskich dąży też do zachowania niezależności od Polski, ale z drugiej strony bojarzy litewscy bardzo chętnie chcą zyskać takie same przywileje, jakie ma szlachta na ziemiach polskich. Tutaj przeciwnikiem litewskim jest przede wszystkim magnat Mikołaj Radziwiłł, zwany Czarnym, który głośno sprzeciwia się połączeniu realnemu tych dwóch państw. Ostatecznie w 1569 roku zwołano Sejm do Lublina i rozpoczęto obrady, miano ustalić, i polska szlachta i litewska miała ustalić, na czym to zjednoczenie, na czym to zacieśnienie relacji między obydwoma państwami miałoby wyglądać. Szlachta litewska od razu zagroziła, że nie godzi się na pewne ustępstwa wobec korony, ponieważ to były według niej zbyt daleko idące ustępstwa. Ostatecznie ta szlachta też opuściła obrady. No, królowi nie pozostało nic innego, jak czynić kroki dalej i tymi krokami było przyłączenie m.in. do naszego państwa Podlasia, a następnie trzech województw. Było to województwo wołyńskie, województwo bracławskie i kijowskie, które należało wówczas do Litwy. No i w takiej sytuacji jednak szlachta litewska zdecydowała się, że ona wróci na te obrady. I rozpoczęto rokowania, rozpoczęto rozmowy na temat połączenia tych dwóch państw. Dochodzi do sytuacji, że 1 lipca 1569 roku zostaje zawarta tak zwana Unia Realna w Lublinie, na mocy do której powstaje nowe państwo. Państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Nie oznaczało to inkorporacji, czyli wcielenia Litwy do państwa polskiego, ale polegało to na tym, że że powstaje jedno państwo. Polska i Litwa miały mieć wspólnego władcę, noszącego jednocześnie tytuł i króla Polski, i wielkiego księcia litewskiego. Powoływano też jeden sejm walny, w miejsce dotychczasowych dwóch sejmów, które były, wiadomo, sejmem polskim i sejmem litewskim. Natomiast do Senatu wybierano dostojników litewskich, tu byli świeccy i duchowni dostojnicy, natomiast do Sejmu wybierano szlachtę typowaną przez sejmiki litewskie, sejmiki ziemskie. Nie wszystkie obszary te funkcjonowania były wspólne, bo wspólny był władca, wspólne było państwo, wspólny był jeden sejm walny, chociaż sejmiki mogły sobie tutaj działać osobno, ale stwierdzono, że osobno będą
skarbiec państwowy, czyli skarbiec polski, skarbiec litewski. Osobno będą również armie i osobny będą urzędy centralne. Między innymi takie urzędy jak kanclerz, czy podskarbi, czy hetman wielki i polny, odpowiednio teraz zwany hetmanem koronnym bądź hetmanem litewskim, to ma być oddzielne. Język urzędowy, językiem urzędowym miał być język polski, ale wiadomo, że to się zmieniało w zależności od tego, na jakim terenie jesteśmy, ale o tym jeszcze dzisiaj wspomnimy. Wprowadzono też taką zasadę, że od tego momentu, kiedy połączy się Polskę i Litwę, to od tego momentu szlachta koronna może kupywać ziemię na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, mogła też swobodnie odsiedlać się na terenie całego kraju i podobnie mogła również postępować szlachta litewska. Oprócz tego, że zawarto Unię pomiędzy Polską a Litwą, wydano jeszcze dodatkowe zapisy, dodatkowe dokumenty. Między innymi ograniczono autonomię Prus Królewskich i tutaj zamiast odrębnego Sejmu ustanowiono Sejm Generalny całej prowincji. Dodatkowo ustanowiono tutaj osobny skarbiec, osobne urzędy, osobne prawo sądowe. Zaznaczono, że te urzędy też będzie mogła tylko sprawować szlachta pruska. Zapewniono też miejsce w Senacie dla biskupa warmińskiego, który był przedstawicielem ówczesnego państwa kościelnego, i ustalono również, że inflanty będą wspólną własnością i państwa polskiego, i Litwy, podobnie jak trzylenna Polski, takie jak Prusy Książęce, Kurlandia i Semigalia. Od tego momentu, od 1569 roku, mamy do czynienia z potężnym państwem na arenie europejskiej. Państwo polskie w momencie zawarcia Unii liczy niecałe 900 tysięcy kilometrów kwadratowych. W połowie XVII wieku będzie to już 1 000 000 km². Mówi się, że Polska jest od morza do morza, bo tak naprawdę od Morza Bałtyckiego do terenów zwanych dzikimi polami. Tutaj od Morza Czarnego oddziela nas tylko niewielki kawałek Hanatu Krymskiego. Jest to państwo, które jest podzielone na prowincje. Tych prowincji będzie 5. A w skład tych prowincji będą wchodziły województwa i ziemie. Sytuacja polityczna w tym nowym państwie jest jednak bardzo niestabilna, ponieważ obawiano się rywalizacji o późniejszy tron polski. Nie wiadomo będzie, co się będzie działo, kiedy doszłoby do tej sytuacji, którą przewiduje Zygmunt August, czyli do tego, że pozostanie bez męskiego potomka. Dodatkowo ludność zamieszkująca tak potężne państwo była bardzo zróżnicowana pod względem wyznaniowym, pod względem narodowościowym. Mamy sporo konfliktów, bo na naszym terenie mieszkają m.in. Kozacy, którzy mają trudne relacje i z państwem tureckim, gdzie granica się z państwem tureckim wydłużyła, i z prawosławiem. Mamy również zagrożenie ze strony Moskwy, ponieważ nasza granica przesunęła się całkowicie na wschód i w związku z tym też polityka państwa polskiego, państwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów bardzo się zmieniła. Była to polityka, która zaczęła kierować swoje oczy na wschód, a nie na zachód. Kto mieszkał na terenie naszego państwa? Państwo jest wielonarodowe, mamy też wieloetniczność na naszym państwie. Oprócz tego, że mamy Polaków i Litwinów, to na naszym terenie zamieszkują Niemcy, na terenie Prus Królewskich. Mamy Żydów, mamy Łotyszy, mamy Liwów w Inflantach, mamy Ormian, Tatarów. Do tego nasze miasta zamieszkują Włosi, Szkoci, Czesi, Francuzi. No jest tego, tych grup etnicznych, grup narodowościowych jest mnóstwo. Mamy również osadników, chociażby niderlandzkich. I to, że podpisaliśmy Unię, doprowadziło do tego, że mamy do czynienia ze zjawiskiem migracji wewnętrznej. Bardzo duże grupy ludności się przemieszczają. Bardzo dużo też szlachciców przemieszcza się na wschód, ponieważ tam może ma już prawo nabywać majątki. I tam wprowadzają kulturę, tradycję, język polski.
znowu szlachta litewska zaczyna ulegać procesowi polonizacji, czyli przybiera kulturę, tradycje, język polski jako ten swój język rodzimy, ale pielęgnują też poczucie odrębności litewskiej. Państwo potężne, na razie państwo, gdzie mamy wewnętrzny spokój. Ale przychodzi rok 1572, kiedy umiera Zygmunt August, umiera bezpotomnie i po raz pierwszy mamy sytuację z tak zwanym bezkrólewiem. Nie mamy następcy tronu. Chwilowo władzę w państwie przejmują tak zwane konfederacje kapturowe, czyli związki szlachty, które będą sprawowały władzę na swoich terenach właśnie w momencie bezkrólewia. One powołują też sądy kapturowe, czyli instytucje takie, które będą rozstrzygały spory, no bo do tej pory był to władca, a że władcy nie ma, to ktoś musi tą funkcję rozstrzygania sporów przejąć. Kto będzie sprawował zastępstwo króla? Nad tym zaczęła się szlachta zastanawiać. Wybrano urząd tak zwanego interrexa i po długich dyskusjach na ten urząd wybrano Jakuba Uchańskiego. Jest to arcybiskup gnieźnieński, który do momentu wyboru nowego króla ma zajmować się zwoływaniem sejmów i sejmików, ma prowadzić politykę zagraniczną oraz zarządzać administracją wewnętrzną. W tym czasie szlachta podjęła decyzję, że przeprowadzi elekcje, czyli wybory na króla. W pierwszej elekcji pojawiło się aż 5 kandydatów na tron Polski. Był to król szwedzki Jan III Waza, którego żoną była Polka, była żona Zygmunta, siostra Zygmunta Augusta. Kandydatem był również Iwan IV Groźny, car rosyjski, książę pruski Albrecht II Hohenzollern, syn cesarza Ernest Habsburg i brat króla francuskiego Henryk Walezjusz. Co prawda szlachta zaczęła podnosić głos, że powinien pojawić się również kandydat ze strony polskiej, żeby wybrać tak zwanego piasta. Ostatecznie jednak postawiono na cudzoziemców. Jak wyglądały pierwsze wybory? To nie było tak, że szlachta od razu przystąpiła do wyboru, bo w pierwszej kolejności szlachta zwołała tak zwany Sejm Konwokacyjny w 1573 roku, podczas to którego ustalono ogólnie zasady, jak będzie wyglądał, kto będzie brał udział w tych wyborach królewskich. W czasie tego Sejmu Konwokacyjnego podpisano również akt Konfederacji Warszawskiej, który miał zapewnić wolność religijną w państwie polskim po to, żeby ochronić to państwo przed wybuchem wojen religijnych. To był właśnie ten czas, kiedy trzeba było o to zadbać. Następnie trzeba było zwołać Sejm Elekcyjny i w 1573 roku odbył się taki Sejm Elekcyjny. Pierwsza elekcja odbyła się pod Warszawą, wzięło w niej udział aż 40 tysięcy szlachciców i w czasie tej elekcji na króla Polski wybrano Henryka Walezego. On miał poparcie ugrupowania antyhabsburskiego, miał też poparcie Anny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. I ostatni sejm, który trzeba było zwołać, był to sejm koronacyjny, gdzie zwyczajowo odbywała się koronacja właśnie w Krakowie. Warunkiem tego, że Henryk Walezy przejmie rządy, było podpisanie dwóch dokumentów. Pierwszy dokument to były artykuły henrykowskie, czyli tak zwane obietnice króla. Był to dokument, który określał fundamenty ustrojowe państwa polskiego, czyli odpowiednik takich konstytucji. W tym dokumencie król zobowiązał się do tego, że będzie przestrzegał zasad wolnej elekcji, czyli jeżeli posiadałby dzieci o płci męskiej, one nie będą dziedziczyć władzy, tylko szlachta będzie decydowała o wyborze kolejnego władcy. Dodatkowo władca gwarantował wolność innowiercom, wolność religijną. To Senat miał zatwierdzać kierunki polityki zagranicznej i wybierać również żonę dla przyszłego króla. Król nie mógł tworzyć nowych urzędów bez zgody oczywiście szlachty. Prawo ruskie i prawo polskie miało zachowywać odrębność.
I w razie, gdyby król tego wszystkiego nie spełnił, to będzie szlachta miała prawo do wypowiedzenia mu posłuszeństwa, czyli tak naprawdę zrzucenia go też z tronu. Jednym z tych postanowień było również to, że król poślubi Annę Jagiellonką. Annę Jagiellonkę. Tutaj tak warto taką ciekawostkę wspomnieć, że Walezy w momencie, kiedy został wybrany na króla, miał w granicach 22 lat, Anna Jagiellonka w tym samym czasie miała w granicach lat 50. Drugi dokument, który został podpisany, były to tak zwane pacta conventa, czyli osobiste obietnice króla, czyli jak zostanę królem, do czego się zobowiązuję? No, zobowiązuję się do nawiązania współpracy polsko-francuskiej i zawarcia układu wojskowego i handlowego między tymi dwoma państwami. Miał się zobowiązać też do spłaty długów, jakie zaciągnęli jego poprzednicy względem Rzeczypospolitej. Miał też oddalić cudzoziemców z dworu, z którymi przyjechał, z którymi tutaj na tą chwilę współpracował i obiecał również o to, że wzmocni finansowo Akademię Krakowską i wykształci 100 synów szlacheckich w tej Akademii na swój własny koszt. Kiedy Walezy to wszystko podpisał, obydwa dokumenty, artykuły henrykowskie, pacta conventa, obejmuje nasz tron. W momencie objęcia tronu nie zna języka polskiego, nie zna również obowiązującego w Europie języka łacińskiego, porozumiewa się poprzez swoich doradców. To oni mają duże doświadczenie polityczne, on tego doświadczenia nie ma. Nie cieszy się dużą popularnością w naszych kręgach szlacheckich. Szlachta nie rozumie jego sposobu bycia, jest to styl typowo zachodni. Ciągle również odkłada ślub z Anną Jagiellonką, nie angażuje się w sprawy polskie, chociaż on próbował w jakiś sposób się zaangażować, ale poprzez ściąganie swoich własnych doradców. Nie uczynił żadnych kroków postępowych w polityce zagranicznej i ostatecznie nadarzyła mu się pewna okazja, ponieważ we Francji umiera jego brat i w połowie 1574 roku po prostu Henryk Walezy ucieka z Polski. Ucieka z Polski, wyrusza za nim pościg, szlachta już za granicą dociera do króla, prosi go o powrót. On jednak tego powrotu nie czyni i mamy sytuację patową, ponieważ szlachta mu zagroziła, że jeżeli nie wróci, to będzie zdetronizowany. Władca się nie przejmuje, obejmuje tron we Francji, a my zostajemy w sytuacji bardzo niekomfortowej, ponieważ jesteśmy w momencie drugiego bezkrólewia. Chwilowo rządy przejmuje Anna Jagiellonka, ale to tylko chwilowo, a szlachta zaczyna się szykować do drugiej wolnej elekcji. I to jest temat, który kończy dział drugi i następny dział, to już wejdziemy w wojny XVII wieku, w to, co się dzieje w Europie. Najpierw to będą wojny typowo europejskie oraz sytuacja w Europie w XVII wieku. Na tą chwilę wszystko, dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.